I witamy serdecznie błyskawicznego zwycięzcę, z nami Michał. Michał, gratulacje. Dziękuję bardzo. Walka wieczoru, knockout wieczoru. Mam nadzieję, że się podobało. Przepraszam, że tak krótko, ale tak wyszło. To jest sport, to nigdy nie wiadomo. Właśnie. To kopnięcie odcięło zupełnie twojego przeciwnika. Niesamowicie to wyglądało. Tak, widziałem, że przeciwnik bazuje dużo na odchyleniach i opuszcza tą swoją lewą rękę, bo był mańkutem. I dobrze mi się ustawił po tą prawą nogę i postanowiłem zaryzykować już w pierwszej rundzie, może to uśpiło jego czujność, że początek walki, ale postanowiłem zaryzykować. Na początku walki jest najszybsza, największa dynamika, najwięcej siły, nie jesteś na zmęczeniu, to zrobiło piorunujące wrażenie, kopnięcie bardzo celne, na punkt, od razu przeciwnik pada, koniec walki. Tak, miałem taki plan, żeby ogólnie kopać dużo prawą nogą, ponieważ walczyłem z mańkutem i do tego z bardzo dobrym bokserem, bo jest mistrzem Polski juniorów w wadze ciężkiej. Także ta noga u mnie dzisiaj przeważała i tak się nastawiałem właśnie na to kopnięcie. Nie wiedziałem, że pójdzie aż tak dobrze, ale bardzo się cieszę, dzięki Bogu. Na pewno to będzie knockout, który zapadnie kibicom tutaj będącym i oglądającym w pamięci. Chcesz kogoś pozdrowić? Rodzinę, wszystkich kibiców, nie wiem, teraz jestem jeszcze taki troszeczkę jeszcze przegrzany. Wiadomo, emocje, trzeba się troszkę wyciszyć. Tak. Gratuluję zwycięskiej walki. Dziękuję bardzo. My wracamy już na ring za chwilę. Kolejna walka. Tobie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.